subordynacja. A w gminie podoba się to, że próbuje wróg zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie, głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja mu ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy to na skraju wytrzymałości. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na zatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyśmy myśli łatwość do większej wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w moim... Dokupendo, lepsze filmy. Nie będzie takich jak... Muszę coś poprawić z tym kłasem moim. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Zrobię coś z tymi kłosami, co tak się spuszczają. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko. Używając nieco oklepanego porównania, korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobinę czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja. Reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał.
usiądź, Desmondzie. Nie będą cię. Proszę przestać grać na zwłokę i uaktywnić wspomnienie, panie Miles. Jeśli strażnicy cię wykryją, spróbuj uciec z ich pola widzenia. Przecież jak mnie zadźgałeś, czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Pamiętasz w imię czego walczą? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Coś się ze mną stanie. Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak było sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Nie
byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem, jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Co, ale cię tak nie chują? Źle słychać. Coś zaplanowałeś. Najpierw musisz udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asesynem. Więc chcesz, żebym zabił. Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, szukując cele dla ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie zajmował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Tak jakby się jak trochę tam przytnę tego filmu i spędzę za mną. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Sorry za ten lag, już nie tylko będzie dobrze nagrywany film. Już nie tylko będą lepsze filmy, jeśli takich klaków nie będzie. Co ty masz?
pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłusznym. Pośpiesz się. Asasiun mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść. Możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz? Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. Się dokąd śmieszy. Na pewno komuś zrobi krzywdę. Ciekawe, dokąd się tak śmieszy. Ciekawe, co go wystraszyło. Nie powinien tak pędzić. Na pewno komuś zrobi krzywdę. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł?
Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplata z koszy, nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Rozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Na kogoś wpadnie. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić. Ale proszę, muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz.
nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie, jak Al-Mualim, chcą zniszczyć to marzenie. Jak na mnie patrzycie? Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Widzę, jak na mnie patrzycie! Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Słońce te kłosy się spuszczają. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu! Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne! Zejdźcie z drogi grzechu! Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjapu! Przejrzyjcie jego kłamstwa!
natręcie! Chcesz się bić? Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali się bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim.